Sport to szkoła życia, między innymi dlatego, że uczy pokonywania trudności, stawiania wyzwaniom, nieoczekiwanym sytuacjom i to nas dotknęło, spotkało, może było lepiej powiedzieć, właśnie w tych dniach, bo tradycyjne miejsce naszych spotkań, giełda papierów wartościowych, niestety nie mogła nam użyć swojego miejsca, bo miała inne plany, dlatego postanowiliśmy stawić czoła wyzwaniu i postąpić zupełnie inaczej niż do tej pory. Czyli postąpić out of the box. Zaprosić Państwa wieczorem i bardzo dziękuję, że zgodziliście się przyjść. Po prezentacji naszych wyników zrobić to w Muzeum Narodowym, aby podkreślić, jak dumni jesteśmy z tego, że władze Muzeum Narodowego zaprosiły nas do tego, żeby być sponsorem muzeum. Jesteśmy dumni, że możemy to robić. Oraz po to, aby powiedzieć właśnie o tym programie, którego zajawkę widzieliście Państwo przed chwilą, Sportowy Orlen, Sport to Szkoła Życia. Bo oprócz wyników finansowych, z których jesteśmy dumni, to jesteśmy szczególnie dumni w tym kwartale z tego programu, bo przerósł on nasze najśmielsze oczekiwania. Zanotowaliśmy 2,5 miliona zgłoszeń z klubów młodzieżowych z całej Polski. Zmieniamy Orlen zarówno w sensie biznesowym, jak i w sensie standardów relacji z naszym otoczeniem. A Sportowy Orlen to właśnie przykład tych zmian. Do tej pory, i nadal będziemy to robić, Orlen był na wielkich imprezach. Olimpiada, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, błysk fleszy, kamery, zwycięzcy, rzadziej przegrani, złote medale. Postanowiliśmy to zmienić. Chcemy pojawiać się właśnie tam, gdzie nie będzie kamer, gdzie aparaty będą tylko wzruszonych rodziców z tego, że dzieci wystartowały, bo chcemy wspierać małe, średnie kluby w całej Polsce. Chcemy pomagać tym, którzy chcą rozwijać swoją pasję, bo najważniejsza jest w życiu pasja. Pasję do sportu, pokonywania trudności, codziennych czy częstych treningów, do pokonywania bólu, do stawiania czoła wyzwaniom, przede wszystkim także do rywalizacji, tej zdrowej rywalizacji. Program ten przerósł nasze oczekiwania, jak Państwu mówiłem, i jednocześnie, ponieważ cieszy się tak dużym zainteresowaniem, chcemy zwiększyć jego zakres, ponad przewidziane wcześniej 10 milionów złotych i mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiniemy pasję wśród młodych ludzi. O działaniach społecznych będziemy mówić później, a teraz przejdźmy do informacji o inwestycjach, które poczyniliśmy w ostatnim kwartale. Pierwsza z nich i najważniejsza z punktu widzenia przyszłości chyba, to, że uruchamiamy program modernizacji sieci przesyłowych w północnej Polsce. To wielomiliardowa, obliczona na lata inwestycja, której celem będzie program inwestycyjny, w ramach którego będziemy rozwijać nowe przyłącza, inteligentne sieci energetyczne w północnej i środkowej Polsce. Na ten cel uzyskaliśmy bardzo korzystne finansowanie w wysokości 3,5 miliarda złotych z EBI, ale program będzie miał większy wymiar, bo dodamy oczywiście własne zaangażowanie. Konsekwentnie rozwijamy obszar nowej energetyki, która bilansuje naszą podstawową działalność związaną z wydobyciem i przetwarzaniem węglowodorów. Największa inwestycja to oczywiście Baltic Power. Jesteśmy na etapie uruchamiania. Idziemy zgodnie z harmonogramem. Prace na lądowej stacji elektroenergetycznej w Gminie Choczewo przekroczyły dzisiaj 50%, a port morski, port serwisowy w Łebie zaczął pracę na morzu i idzie zgodnie z harmonogramem. Z początkiem 2025 roku rozpoczniemy instalację monopali, czyli urządzeń, które będą wspierały słupy energetyczne na morzu. Do Gdyni przybył już statek, który będzie realizował ten projekt. A co istotne, oprócz tych działań, rozwijamy także naszą sieć stacji benzynowych i tam uruchamiamy sprzedaż
paliwa alternatywnego, HVO100, uruchomiliśmy w Niemczech, rozpoczynamy w Czechach, w Płocku kończymy inwestycje HVO o mocy 300 tysięcy ton rocznie, a więc idziemy w odnawialne źródła energii i w paliwa alternatywne. Wodór, o nim nie można zapomnieć, uruchomiliśmy inicjatywę Geohydrogen, w ramach którego będziemy współpracować z czołowymi jednostkami badawczo-naukowymi w Polsce, a także pozyskaliśmy unijny grant do tego, aby wyprodukować pojazdy wodorowe, które będą służyły miastu Warszawa i będą użytkowane na lotnisku Chopina. Bezpieczeństwo. Mówimy o bezpieczeństwie w zaopatrzeniu węglowodory kraju wobec zbliżającej się zimy, ale także w przyszłości. Stawiamy na paliwo gazowe, rozumiane jako paliwo przejściowe, ale jak Państwo pewnie ostatnio czytaliście, jest szereg wątpliwości co do tego, czy to będzie, jak długi będzie okres jego użytkowania jako paliwa przejściowego. Pan premier Tusk po spotkaniu w Budapeszcie mówił o tym, że należy zweryfikować czas, czyli rozumieć, wydłużyć użytkowania go. I dlatego my intensywnie inwestujemy w gaz. Zwiększyliśmy w ubiegłym kwartale o 50% wydobycie gazu z szelfu norweskiego. Wciąż przyjmujemy dostawy i zamawiamy i przyjmujemy dostawy gazu LNG w Świnoujściu. Zawarliśmy umowę z firmą KN Energies na Litwie. Wynajęliśmy całe wybrzeże do obsługi małego transportu LNG. Chcemy przez tą bazę zaopatrywać północną i środkową Polskę, północno-wschodnią Polskę oraz kraje bałtyckie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Prowadzimy intensywnie i bez opóźnień jak na razie budowę elektrowni gazowych w Ostrołęce i w Grudziądzu. Zawarliśmy długoterminową umowę ze spółką PGE na dostarczanie gazu do ich elektrowni gazowej w Zielonej Górze. I także mocno weszliśmy z gazem na rynek słowacki. Ich jeden z największych, drugi pod względem wielkości dostawca będzie u nas kupował 1/3 potrzebnego Słowacji gazu. Ludzie. Miniony kwartał, jak już wcześniej mówiłem, miał nie tylko swój wymiar biznesowy, ale także ludzki. Wystartowało kilka inicjatyw społecznych, które są nam bliskie i wierzymy, że będą wspierać nasze działania w przyszłości. Bliskie, tutaj używam specjalnie, bo będzie to bliskie społeczeństwu i jego potrzebom i to jest dla nas ważne, a nie naszym bliskim czy tym, którzy są jakoś z nami związani. I aby zapewnić, że tak będzie, począwszy od kilku tygodni, regularnie i na stałe, nasze fundacje na stronach internetowych na bieżąco będą informować publiczność państwa i wszystkich zainteresowanych, na co przeznaczają swoje środki. Nie mamy żadnych tajemnic. Wspomniałem o programie sportowym. Kolejny program, który jest dla nas niezwykle ważny, to jest program Orlen Jesteśmy Razem, skierowany do strażaków. Wymiar finansowy jest dwukrotnie większy niż był do tej pory, ale jednocześnie ma inny zakres. Po dyskusjach ze środowiskiem wysłuchaliśmy głosu środowiska i będziemy ten program kierowali nie tylko na zakup urządzeń służących strażakom, ale także do tego, aby oni rozwijali swoje umiejętności, doświadczenie, a także miękkie umiejętności psychologiczne, bo to był jeden z postulatów często podnoszonych przez to środowisko. W obliczu dramatu, który dotknął południową Polskę we wrześniu, uruchomiliśmy program Jesteśmy Razem. We wrześniu przeznaczyliśmy na niego 35 milionów złotych na pomoc tym, których dotknęło to nieszczęście. Chcemy ten program nadal realizować i być zaangażowani w odbudowę terenów popowodziowych. Jeśli będzie taka potrzeba, a mam nadzieję, że będzie, zwiększymy oczywiście ten program. Pomorze i Bałtyk stają się jednym z naszych kluczowych obszarów działalności. Dlatego uruchomiliśmy program Bałtycki Grant Bioróżnorodności. Celem jego jest, zwracamy się przede wszystkim do organizacji pozarządowych, szkół, uczelni, instytutów badawczych, jednostek samorządowych, a celem jego jest wsparcie działań na rzecz ochrony różnorodnych form życia
gatunków i ekosystemów w wodach Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie świadomości społecznej na ten temat. Całkowita suma grantów to 4 miliony złotych, można się ubiegać o grant w wysokości nawet do 0,5 miliona złotych i tutaj też oczywiście, jeśli jakość projektów przedstawionych nam będzie interesująca, to zwiększymy jego zakres. I w końcu rozpoczęliśmy kolejną serię programu Bona Fide, w ramach którego wspieramy najlepszych studentów na studiach na czołowych uczelniach świata. Mamy nadzieję, że część z nich kiedyś dołączy do nas albo do innych polskich firm. Dziękuję za uwagę, a teraz zapraszam Magdę, aby przedstawiła Państwu szczegóły wyników finansowych. Dziękuję Ilku i dobry wieczór Państwu. Ja tak jak przy poprzednich okazjach przeprowadzę Państwa przez wyniki finansowe. Najpierw podsumujemy wyniki finansowe grupy, a potem przejdziemy przez szczegóły dotyczące poszczególnych segmentów. Natomiast już teraz uchylę Państwu rąbkę tajemnicy, szef tutaj jeszcze wróci i Irek podsumuje nasze dzisiejsze spotkanie. Zacznijmy w takim razie od podsumowania wyników finansowych trzeciego kwartału. I taka podstawowe stwierdzenie, które powinniśmy zapamiętać, to że są to solidne wyniki operacyjne w trudnym i pogarszającym się otoczeniu makroekonomicznym. Zanotowaliśmy spadek przychodów ze sprzedaży i to głównie ze względu na niższe marże rafineryjne, później spojrzymy jeszcze na szczegóły, ale też niższe przychody w segmencie gazu. Natomiast to, co jest dla nas najbardziej istotne, to że pomimo tych spadków przychodów ze sprzedaży utrzymaliśmy EBITDA oczyszczoną ze zdarzeń jednorazowych na bardzo wysokim poziomie. Jest to EBITDA w wysokości 8,1 miliarda i jedynie 0,5 miliarda niższa niż w tym samym okresie porównywalnego, w tym samym okresie poprzedniego roku, co właśnie w tym istotnie trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym no jest dla nas dużym powodem do satysfakcji. Kolejny powód do satysfakcji to przepływy operacyjne. Wygenerowaliśmy 2,5 miliarda więcej w przepływach z działalności operacyjnej i to tutaj wsparte, zostaliśmy wsparci trochę, albo też mniej penalizowani odpisami gazowymi. Tych odpisów gazowych w tym kwartale już nie płaciliśmy, natomiast też poprawiliśmy znacznie zarządzanie kapitałem obrotowym i wygenerowaliśmy w związku z tym większe przepływy gotówkowe. Grupa utrzymuje bardzo dobrą pozycję bilansową, a bardzo bezpieczną sytuację finansową z niskim zadłużeniem. Natomiast to, na co chciałabym też zwrócić Państwa uwagę na tym slajdzie, ostatnia informacja, to nakłady inwestycyjne. W trzecim kwartale zainwestowaliśmy 6,8 miliarda w porównaniu do 7,9 miliarda i to jest w sumie taki testament do naszych słów, gdzie mówimy, że dyscyplina inwestowania, dyscyplina wydatkowania jest dla nas bardzo ważna i że to zobowiązanie zarządu do racjonalnego wydatkowania środków naszej firmy jest bardzo ważnym i bardzo poważnym dla nas zobowiązaniem. Przejdźmy zatem do takiego bliższego spojrzenia na otoczenie makroekonomiczne. My będziemy się dosyć dużo dzisiaj na to otoczenie makroekonomiczne powoływać, ale mają tutaj Państwo kilka podstawowych wskaźników, które kształtują nasze wyniki i już na tych obrazkach widać, jak bardzo innym otoczeniu makroekonomicznym funkcjonowaliśmy. Nazywamy to normalizacją otoczenia makroekonomicznego, ale w szczególności w naszej działalności rafineryjnej, w naszym biznesie rafineryjnym, to myślę, że trzeci kwartał tego roku to coś więcej niż normalizacja. Proszę spojrzeć na ten pierwszy górny po lewej stronie wykres, marża rafineryjna, która w trzecim kwartale tego roku wyniosła niespełna 8 dolarów na baryłkę i była o 65% niższa niż w trzecim kwartale poprzedniego roku.
wyniki czy otoczenie makroekonomiczne, zwłaszcza w trzecim kwartale i w drugim kwartale poprzedniego roku, były bardzo istotnie wspierane doskonałym otoczeniem makroekonomicznym, w szczególności bardzo silnymi modelowymi marżami rafineryjnymi. Dzisiaj ten poziom marż jest niższy i to jest normalne. W tym kontekście mówimy, że jest to normalizacja, ale jednak porównując wyniki, zwłaszcza segmentu rafineryjnego rok do roku, musimy mieć w pamięci ten efekt. A cena ropy Brent również spadała w trzecim kwartale tego roku. My to w szczególności, zresztą nie tylko my, rynek odczytuje to jako dużo słabszą globalną, dużo słabszy globalny popyt na ropę naftową, a także nadpodaż surowca na rynku związana z wydobyciem. Spadek cen CO2 oraz taka normalizacja oczekiwań rynkowych pozwoliła trzymać ceny energii elektrycznej na niższym poziomie niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Natomiast wzrost popytu na gaz, który częściowo jest sezonowy, wchodzimy w zimowe miesiące roku, ale też wspierany ograniczeniami produkcyjnymi w Europie. Powiemy też przy okazji komentarza do naszego segmentu wydobywczego, to główna przyczyna wzrostu cen gazu zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak i rok do roku. I za moment przejdziemy do szczegółowej dyskusji poszczególnych segmentów, ale zanim, to raz jeszcze chciałabym, żebyśmy spojrzeli na porównanie EBITDA kwartał do kwartału i kontrybucji segmentów. Ten górny wykres to jest kontrybucja segmentów i tu raz jeszcze podkreślę, wszystkie nasze segmenty, z wyjątkiem petrochemii, ale petrochemię za chwilę też omówimy, to nie jest niespodzianka, miały bardzo solidne wyniki w tym trzecim kwartale. I to, co jeszcze widzimy na tym wykresie, to jest rola i waga dywersyfikacji. My jesteśmy dobrze zdywersyfikowaną grupą, mamy solidne wyniki pochodzące z różnych segmentów rynku energii i to wspiera dostarczanie wyników operacyjnych grupy. A teraz spójrzmy jeszcze na moment na ten dolny slajd, w szczególności na ten dolny wykres, w szczególności po prawej stronie, gdzie porównujemy wynik operacyjny EBITDA dla trzeciego kwartału tego roku, 8,1 miliarda w porównaniu do tego skrajnego wyniku po lewej stronie, 8,6 miliarda poprzedniego roku. Czyli bardzo porównywalny poziom wyniku operacyjnego. Natomiast na te wyniki wpływa miks właśnie elementów makro, elementów regulacyjnych i elementów jednorazowych. I na każdym z poszczególnych slajdów dotyczących segmentów ja Państwu je bliżej przedstawię. I zaczniemy od segmentu rafinerii. Tutaj się dosyć dużo działo rok do roku, więc chcę się upewnić, że będziemy mieć dobre zrozumienie tych wyników, ale podstawowa wiadomość, z którą się z Państwem tutaj dzielimy na tej stronie, to jest bardzo dobre wyniki operacyjne naszych aktywów. Utrzymujemy wysoki poziom wykorzystania mocy naszych rafinerii, zarówno w Polsce, jak i na Litwie. W trzecim kwartale nasze rafinerie pracowały pełną parą. Nasza rafineria czeska miała odrobinę niższe wykorzystanie mocy rafineryjnych, to ze względu na przestój związany z odnalezieniem wybuchu na terenie zakładu w Litwinowie. Państwo też pewnie to dosyć dobrze pamiętają. Otoczenie makroekonomiczne było zdecydowanie słabsze i to już widzieliśmy na poziomie tych marż rafineryjnych, które spadły o 65% i to też widać we wpływie na wyniki, tak? Ponad 2,7 miliarda negatywnego wpływu na wynik segmentu rafinerii to jest właśnie związane z dużo słabszym otoczeniem makro. Wolumeny sprzedaży spadły nam o 5%, ale to znowu związane jest z bardzo wysoką bazą sprzedaży poprzedniego roku. Tu mogą sobie Państwo przypominać, że sierpień, wrzesień i później październik
październik w ubiegłym roku to jest efekt, to jest taki moment, zwłaszcza na rynku polskim, w którym widzieliśmy bardzo niestandardowe poziomy popytu i cen. Ja jeszcze przy segmencie detalicznym też to skomentuję. Ta sprzedaż rafineryjna, hurtowa była bardzo wysoka, a w związku z tym znormalizowana w tym roku powoduje, że mamy negatywny wpływ na wynik. Natomiast pozytywnie na wynik wpłynęły marże handlowe. Te marże zeszłoroczne były istotnie niższe i utrzymywane na bardzo niskim poziomie, a teraz odbudowane do znormalizowanych poziomów pozwoliły nam zmitygować część negatywnych efektów, zwłaszcza związanych z otoczeniem makroekonomicznym. I segment petrochemii to jest segment, w którym otoczenie rynkowe pozostaje niezmiennie trudne. Faktycznie wyniki segmentu, mimo pozytywnego wpływu wyższych wolumenów sprzedaży, pewnego pozytywnego ruchu na cenach głównych produktów rafineryjnych, to tak czy owak te efekty nie są w stanie zmitygować bardzo trudnego otoczenia rynkowego. I to otoczenie rynkowe, to trudność tego otoczenia rynkowego tak naprawdę ma swoje dwa wymiary. Po pierwsze, mówimy o otoczeniu rynkowym i dużo niższym popycie w Europie z uwagi na kondycję gospodarek i taki efekt powoduje po prostu spadek popytu. Natomiast mówimy też o problemie strukturalnym biznesów petrochemicznych w Europie, gdzie produkcja europejska na wsadzie, zwłaszcza naftowym, takim jak nasze, taka produkcja jak na naszych aktywach, przestaje być konkurencyjna w porównaniu do tańszej produkcji, zwłaszcza na wsadzie gazowym, i bardzo dużo tego produktu do Europy, tego tańszego produktu wyprodukowanego na tańszych surowcach do Europy teraz przyjeżdża, w związku z tym trudno nam zachowywać konkurencyjność i sprzedawać. I nie jest to problem Orlenu, jest to problem szeroki, rynkowy, związany ze zmianami strukturalnymi w globalnej podaży i popycie. Przejdźmy w takim razie do kolejnego segmentu. Kolejny segment to energetyka. I tutaj nawiążę do jednej wypowiedzi Irka, który prezentował Państwu nasze inwestycje w nową energię. Dla nas energetyka to faktycznie nie jest tylko segment, który pomaga nam dywersyfikować wyniki z działalności operacyjnej. To jest też segment, w którym upatrujemy, czy któremu powierzamy rolę przyszłego potencjalnego wpływu na dekarbonizację naszych aktywów i dekarbonizację grupy. I w tym kontekście jest to dla nas segment bardzo, bardzo istotny. To, co widzimy w wynikach trzeciego kwartału, to tak naprawdę dwa elementy. Element regulacji i zmian związanych z obciążeniami dotyczącymi, z obciążeniami i rekompensatami dotyczącymi maksymalnych taryf i wsparcia odbiorców detalicznych, a także sezonowy efekt związany z tym, że prezentujemy tutaj wyniki miesięcy letnich, które sezonowo mają po prostu niższe wyniki. Ale to, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to jest informacja, którą przygotowaliśmy po raz pierwszy, czyli podział wyników operacyjnych ze względu na źródła, które te wyniki dostarczają. I najwyższą kontrybucję do wyniku segmentu energetyki ma dystrybucja energii elektrycznej. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo jest to taka działalność w naszym segmencie energetycznym, która daje bardzo dużą stabilność, zarówno w wyniku, jak i przepływów operacyjnych. Kolejne źródło, na które chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to są aktywa ciepłownicze. A tutaj te wyniki są istotnie niższe, ale latem nie jest to oczywiście zaskoczenie i adekwatne absolutnie do tej pory roku. Kolejnym wsparciem do naszych wyników w energetyce jest generacja na naszych aktywach gazowych oraz z odnawialnych źródeł energii. I tutaj, co warto zauważyć, nasze inwestycje w odnawialne źródła energii, zarówno inwestycje kapitałowe, jak i inwestycje organiczne, sprawiają, że udział tej energii, w generowanej energii przez grupę, to już jest 77%, zatem bardzo istotny udział.
No i jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę, taki bardziej księgowy i w związku z tym no nie mający w związku z działalnością operacyjną, to jest wycena instrumentu zabezpieczającego naszą inwestycje Baltic Power, czyli długoterminowy instrument finansowy, który zabezpiecza zmienność kosztów związanych z kredytem na tą inwestycję. I on jest wyceniany na każdy okres sprawozdawczy. Tak się złożyło, że ta wycena w zeszłym roku w tym samym okresie była pozytywna na 200 milionów ponad, a w tym roku w tym samym okresie była negatywna na 270 milionów. My też pracujemy nad tym, żeby akurat wycenę tego typu instrumentów z wyników operacyjnych wyciągnąć, bo one faktycznie nie pokazują czy nie prezentują efektów naszej pracy. I jeszcze ostatni element, ostatni komentarz, to komentarz dotyczący efektów sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedaż energii elektrycznej miała negatywną kontrybucję do wyniku, ale to znowu też ma związek ze wsparciem konsumentów, wsparciem odbiorców detalicznych, maksymalne poziomy taryfy dla naszej sprzedaży detalicznej nie pokrywają w pełni kosztów, w związku z czym realizujemy stratę na tej sprzedaży. Kolejny segment to segment detalu i to segment, w którym konsekwentnie rozwijamy naszą sieć sprzedaży detalicznej. A wzrost sieci stacji paliw, głównie w wyniku uruchomienia tych stacji paliw na Węgrzech i w Austrii, przełożył się na wyższą sprzedaż o 8% w Polsce, a też konsekwentnie tą naszą sieć stacji paliw rozwijamy. A co za tym idzie, rozwijamy też sieć sprzedaży pozapaliwowej, teraz to już jest 2700 punktów oraz sieć stacji alternatywnego tankowania, to już jest 131 punktów więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Natomiast najistotniejszy wpływ na wyniki operacyjne tego segmentu miała normalizacja marż detalicznych. Ja wspominałam przy okazji komentarza dotyczącego segmentu rafinerii, że utrzymywane niskie marże handlowe w poprzednim roku, w trzecim kwartale poprzedniego roku powodują nieporównywalność tych wyników. Bardzo podobnie jest w segmencie detalicznym. W okresie sierpień-wrzesień poprzedniego roku te marże detaliczne paliwowe na rynku polskim były niestandardowo niskie, a teraz znormalizowane pokazują istotny wzrost naszego wyniku. I w wyniku tym widzimy też, w wyniku trzeciego kwartału widzimy bardzo dobry efekt naszej promocji wakacyjnej. Jej efekty, i tym się już z Państwem dzieliliśmy w komunikacji prasowej, przerosły absolutnie nasze oczekiwania i też chyba były takim bardzo wyraźnym odzwierciedleniem siły naszej marki, zaufania klientów. Jesteśmy z tego niezwykle dumni i z wyników segmentu w tym okresie, a w tym okresie również. Następny segment to jest segment wydobycia. I tu właściwie mamy dla Państwa też dwie wiadomości. A po pierwsze to wzrost skali działalności. My zwiększyliśmy wydobycie węglowodorów o 22% i to z uwagi na nowe złoża na szelfie norweskim, które zakupiliśmy na początku roku. Na szelfie norweskim też we wrześniu przeprowadziliśmy planowane postoje remontowe. 13 z naszych 20 produkujących złóż w Norwegii przechodziły przez takie właśnie prace remontowe, czy prowadziliśmy na nich prace remontowe. W efekcie tego średnia produkcja dobowa we wrześniu była niższa o połowę od miesięcznego poziomu wydobycia w całym roku, ale to, tak jak mówię, jest planowany efekt i efekt, który w kolejnych miesiącach już nie wystąpi. Natomiast najistotniejszy wpływ na wyniki segmentu wydobycia, no to jeszcze nie wolumeny, ale poluźnienie otoczenia regulacyjnego. W zeszłym roku grupa płaciła tak zwany odpis gazowy, czyli właśnie wsparcie klientów detalicznych w wysokości 3 miliardów. W tym roku, w tym kwartale, w trzecim kwartale tego odpisu już nie było. Państwu przypomnę, że my całym odpisem obciążyliśmy wyniki pierwszego półrocza. W drugim półroczu już tego odpisu gazowego nie ma, stąd jest nieporównywalność wyników. I kolejny segment to jest segment gazu.
Przypomnę tylko, że mamy tutaj magazynowanie i handel i dystrybucję gazem. I pierwsza rzecz, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to jest wzrost wolumenów. Wolumen sprzedaży gazu wzrósł w trzecim kwartale rok do roku o 10%, z czego bardziej wzrósł wolumen sprzedaży do klientów przemysłowych. I to jest bardzo spójne też z naszymi wynikami. Klienci przemysłowi zwiększają zużycie gazu w wyniku spadku cen i marsz, normalizacji marsz na rynku gazowym. Wzrost wolumenów dystrybucji gazu to głównie skutek wzrostu sprzedaży gazu do klientów detalicznych. I my spodziewamy się, że ta kontynuacja trendu, w którym marże handlowe w gazie się, w segmencie gazowym się normalizują na skutek właśnie niższej wolatylności tego segmentu, czyli niższej zmienności cen, będzie wspierała wzrosty wolumenowe sprzedaży też w kolejnych kwartałach. I następny slajd to slajd, który trochę nawiąże też do tego, o czym mówił Irek. My spędziliśmy ostatnie miesiące też bardzo intensywnie pracując nad wzmacnianiem bilansu grupy i zapewnieniu grupie takich źródeł finansowania, które będą zdywersyfikowane, płynne, atrakcyjne kosztowo, które będą budowały siłę i stabilność naszego bilansu. I taka właśnie odpowiedzialna i długoterminowa perspektywa finansowania na kolejne lata to też będzie nasz priorytet. I mamy dwie bardzo dobre wiadomości. Po pierwsze, zamknęliśmy w ostatnich tygodniach dwie istotne transakcje i chciałabym się tymi transakcjami dzisiaj z Państwem podzielić. Jedną Irek już Państwu przedstawił, to jest umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym związana z modernizacją sieci dystrybucji. To finansowanie, które pozyskaliśmy, ono w szczególności cieszy, bo jest to finansowanie od banku, który jest jednym z najważniejszych graczy, partnerów przedsięwzięć transformacyjnych w Europie. To finansowanie jest długoterminowe, 15-letnie, jest dostępne przez najbliższe 3 lata w 3 transzach, także będziemy je sukcesywnie wykorzystywać do tego, żeby inwestować w sieć dystrybucyjną Energi Operator i w przyłączenia nowych odbiorców. Natomiast druga umowa to umowa odnawialnego limitu kredytowego. To jest umowa, która zastąpiła poprzednią umowę, natomiast daje nam bardzo elastyczne wsparcie dla naszego bilansu. To jest taka poduszka finansowa dla bilansu grupy. My normalnie nie finansujemy działalności operacyjnej z tego typu umów, natomiast trzymamy te umowy po to, żeby w razie potrzeby takie wsparcie dla finansowania działalności operacyjnej mieć. I tutaj faktycznie zamknęliśmy transakcję, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest 16 polskich i zagranicznych banków, które wsparło nas swoim kapitałem. Jest to umowa w wysokości 2 miliardów euro, dwuwalutowa, udzielona na 5 lat. Tak jak mówiłam, bardzo elastyczny instrument, który daje nam poduszkę, ustawia taką stabilność zarządzania finansami operacyjnymi grupy. To, co warto przy tej okazji, na co warto zwrócić uwagę, to na nasze zadłużenie. Orlen jest praktycznie jedną z najmniej zadłużonych grup, nie tylko wśród polskich spółek, ale w ogóle wśród spółek sektora oil and gas czy utilities. A daje nam to naprawdę bardzo solidną podstawę do realizacji inwestycji, do realizacji naszej strategii. To już za kilka tygodni będziemy z Państwem na ten temat rozmawiać, ale myślę, że warto mieć w pamięci tą siłę naszego bilansu właśnie w tym kontekście, w kontekście rozwoju grupy. I skoro rozwój grupy, to spójrzmy jeszcze na perspektywy. My o tych perspektywach podczas konferencji wynikowych mówimy raczej krótkoterminowo, ale mamy też kilka aktualizacji i tych perspektyw, którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Podtrzymujemy tezę, że otoczenie rynkowe, które jest teraz otoczeniem rynkowym dla naszych odbiorców pewnie łatwiejszym, będzie wspierać odbicie gospodarcze w regionie.
W porównaniu z naszymi założeniami z poprzedniego kwartału, my obniżyliśmy założenia dotyczące cen ropy naftowej. Nadal nie widzimy oznak większego popytu, czy też rynek nie widzi oznak większego popytu, więc tu spodziewamy się, że te ceny będą jeszcze niższe. Oraz obniżyliśmy założenia dotyczące marży rafineryjnej. Tutaj dla przypomnienia, drugi, trzeci kwartał poprzedniego roku bardzo wysoki poziom marży rafineryjnej. Ona później już zaczęła spadać, normalizować się do kilkunastu dolarów na baryłkę w końcówce poprzedniego roku i na początku tego roku, w pierwszej połowie tego roku. My spodziewamy się, że ten poziom, który widzimy obecnie, około 8 dolarów, utrzyma się do końca roku, zwłaszcza w kontekście wchodzenia w sezon zimowy, wyższego popytu na diesel. Uważamy, że te marże powinny być w miarę stabilne. Zakładamy, że cały czwarty kwartał może być jednak trudniejszy niż przed rokiem, a to głównie za sprawą niższych marż generowanych w segmencie gazu. Tak jak rozmawialiśmy, ten segment ma już mniejszą zmienność cen, w związku z czym marże i pozycje kontraktowe też się normalizują i to może wpływać na nasze wyniki. A porównywalne poziomy myślimy, że dostarczą segmenty detalu, energetyki, a tutaj odrobinę trzeba będzie zwrócić uwagę na wpływ regulacji, zwłaszcza w segmencie energetyki, ale to powinny być bardzo podobne poziomy. W obszarze rafinerii spodziewamy się poprawy wyniku z uwagi na końcówkę, w zeszłym roku to będzie jeszcze październik, czyli jeden z kluczowych miesięcy czwartego kwartału, to był jeszcze miesiąc bardzo niskich marż, więc spodziewamy się, że normalizacja marż w czwartym kwartale tego roku wesprze wyniki segmentu rafinerii, a poprawy segmentu spodziewamy się w segmencie wydobycia, głównie ze względu właśnie na lżejsze otoczenie makroekonomiczne. I tak jeszcze kończąc to omówienie perspektyw, my przejrzeliśmy też konsensus analityków giełdowych i widzimy zbieżność między naszymi projekcjami, także możemy pewnie znowu skomentować, że czujemy się dosyć komfortowo z konsensusem, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Ja bardzo Państwu dziękuję, zapraszam z powrotem. Irku, podziel się z nami ostatnimi slajdami. Bardzo dziękuję. To było dosyć skomplikowane, tak? Te wyniki w tym kwartale są inne niż zawsze, bo wiele się działo na rynkach, wiele się działo w makro i dlatego to była dłuższa prezentacja niż zawsze, ale mam nadzieję, że Magda właściwie wprowadziła Państwa i zrozumiale w niuanse naszego bilansu i wyników za trzeci kwartał. Ja w ostatniej części chciałem skupić się na dwóch kwestiach, które wywołują emocje i chciałbym, aby te emocje opadły i wyjaśnić nasz stosunek do dwóch kwestii, do odpisów i wyniku finansowego. Odpisy są normalną praktyką dokonywaną w firmach gazowych, takich jak Orlen. I możemy wyróżnić trzy rodzaje odpisów. Pierwsze to odpisy będące naturalną częścią prowadzenia biznesu w takim koncernie jak Orlen, aktualizujące wartość zapasów i aktywów. Zupełnie standard. Drugi rodzaj odpisów to już są nieco bardziej niecodzienne odpisy, ale także uznawane za zdarzające się w biznesie. To są odpisy będące wynikiem decyzji inwestycyjnych, których negatywnych skutków nie dało się przewidzieć w czasie ich podejmowania, a jednocześnie te inwestycje były podejmowane zgodnie ze sztuką podejmowania inwestycji, zgodnie z procedurami wewnętrznymi i w oparciu o wiarygodne przewidywania co do kształtowania się przyszłości. Oraz trzeci rodzaj odpisów, od razu dodam, że dla nas bardzo bolesnych, będących wynikiem oczywistych błędów zarządzania, nieodpowiedzialne podejmowanie decyzji, strat wynikających ze złego zarządzania, a w niektórych przypadkach, jak w naszym przypadku, popartych także działaniami prokuratury, działań łamiących prawo. I w roku ubiegłym, albo za lata ubiegłe, w tym roku odpisaliśmy 16 miliardów złotych z tytułu takich inwestycji. To jest kwota przerażająca.
W OTS-ie odpisaliśmy, jak Państwo pamiętacie, 1 600 000 zł. I jako ciekawostkę, to już zupełnie by the way, powiem Państwu, że w latach 2018-2023 Orlen zawarł ponad 1000 transakcji dotyczących zakupu ropy na kwotę ponad 100 miliardów złotych i chyba nie będzie trudnym testem odpowiedzieć na pytanie, ile razy płacił przedpłaty. Orlen nie zapłacił ani razu przedpłaty. Spółka OTS zrobiła 4 transakcje, zrobiła 4 przedpłaty i straciła wszystkie pieniądze. I tej ostatniej kategorii odpisów nie da się wytłumaczyć niczym innym jak niewłaściwym zarządzaniem. A drugi element, o którym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, to jest wynik netto. Najwłaściwszym według nas i według analityków sposobem oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa jest EBITDA. Ona najlepiej pokazuje sposób funkcjonowania firmy i sposób zarządzania firmą. Ale ponieważ wynik netto jest widoczny i pokazywany i obrósł pewnymi mitami, to chciałbym, abyśmy porównali wynik netto za 9 miesięcy poprzedniego roku i wynik netto za 9 miesięcy tego roku, ale oczyszczone o zdarzenia jednorazowe. Jeśli spojrzycie Państwo na ten niebieski wykres, to widzicie, że raportowany zysk netto za ubiegły rok to było 20 miliardów złotych. Ale w tym jest czysty księgowy efekt przejęcia PGNiG wyceniony na 6 miliardów złotych. Po prostu przeliczono na plus kontrakty zawarte przez PGNiG. Żadnych pieniędzy z tego tytułu nie było w firmie, czysta księgowa transakcja. Z tytułu mrożenia cen energii dopłata z tego tytułu wyniosła 4 miliardy złotych, a więc też była niezależna od tego, co robi Orlen. Po prostu podatnicy, państwo dopłacili 4 miliardy złotych z tego tytułu. Ponieważ od tych kwot 6, 10, 4 miliardy zostały zapłacone podatki 2 miliardy złotych, to je doliczamy. Wtedy oczyszczony od zdarzeń jednorazowych zysk za trzeci kwartał wyniósł 12 miliardów złotych. Zróbmy to samo z zyskiem za 9 miesięcy tego roku. Raportujemy 3 miliardy zysku netto. Ten sam efekt księgowy przejęcia PGNiG w tym roku jest mniejszy, wynosi 1,4 miliarda, odejmujemy to. Ale w przeciwieństwie do roku ubiegłego dodajemy mrożenie cen energii do wyników netto, dlatego że w tym roku miał on inny charakter. Miał charakter podatkowy, to był ten specjalny podatek uchwalony w końcówce ubiegłego roku. Dodajemy to, co musieliśmy zrobić w tym roku, czyli odpisy na Olefiny III i Orlen Lietuva, Magda o tym mówiła, dodajemy to, tak? Bo musieliśmy pomniejszyć zysk netto o to i odejmujemy podatki, bo gdyby to było wliczone w zysk netto, musielibyśmy 2 miliardy podatków zapłacić. Jak widzicie Państwo, tą samą metodologią zrobione porównanie pokazuje, że zysk netto w tym roku był oczyszczony, zysk netto był 14 miliardów złotych. Funkcjonujemy w rzeczywistości, w tej łatwą manipulację, uproszczenia czy budowę mitów na bazie uproszczonych opisów faktów. Poprzednie lata po-covidowe, covidowe, po-covidowe i lata wojny, to były lata nadzwyczajnych zysków w przemyśle gaz i ropa. Wszystkie światowe firmy miały nadzwyczajne zyski. Dlatego na poziomie Unii dyskutowano o możliwości wprowadzenia specjalnego podatku od zysków nadzwyczajnych. Niektóre kraje go zrobiły. I zasługa tych wszystkich, którzy wtedy działali, że mieli takie zyski. Ale to się skończyło. Przyszły czasy normalne. Magda mówiła, marża rafineryjna to jest 8 dolarów. Wracamy do czasów przedwojennych. I teraz najważniejsze, w działaniu takich firm jest codzienna, ciężka praca. Zwiększanie jakości obsługi klienta, terminowe dostarczanie gazu, prądu, dbałość o to, aby urządzenia były wykorzystane w pełnej skali. Codzienna obsługa klienta, ciężka praca. I mam nadzieję, że wynikami za 9 miesięcy pracownicy Orlenu dowiedli, że nie boją się tej pracy, umieją jej stawić czoła. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności. Dziękuję. Ja jestem akcjonariuszem spółki Orlen oraz spółki Energa. Nie reprezentuję redakcji. Może pan bliżej mikrofon troszkę? Nie reprezentuję redakcji.
reprezentuję grupę inwestorów mniejszościowych spółki Energa. Wspomniał pan prezes i już na Walnym w Płocku, gdzie miałem być przyjemność, że po ogłoszeniu wyroku w sprawie delistingowej jak najszybciej zajmie się pan, czyli grupa Orlen, wykonaniem tego wyroku. Przypominam, że minęło 7 miesięcy. Nic nie wiemy jako akcjonariusze mniejszościowi spółka Energa o jakichkolwiek działaniach ze strony Orlenu. To jest oczywiście, panie prezesie, kolejna rzecz, którą dostali państwo w spadku po poprzednikach. No niemniej jednak trzeba tą sprawę jakoś załatwić. Albo przez wykonanie wyroku w formie, nie wiem, dopuszczenia z powrotem spółki do indeksów giełdowych, albo po wycofanie jej z giełdy, czyli poprzez wezwanie, bo zresztą w strategii spółki, jak pamiętam, Orlen jest przejęcie energii, wycofanie jej z giełdy. Dlatego pozwolę sobie przeczytać pytanie. Brzmi ono następująco. Sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok w sprawie delistingowej. W uzasadnieniu wskazał szereg świadomych działań Orlenu, Ministerstwa Aktywów Państwowych i spółki Energa na szkodę drobnych akcjonariuszy. Określił ich poszkodowanie. Wyrok wskazuje, że główną sprawcą poszkodowania jest spółka Orlen. Czy Orlen zamierza przeprosić drobnych akcjonariuszy, wykonać jakieś zadośćuczynienie? Bo od wyroku minęło już 7 miesięcy. Ja ze swojej strony, jako osoba, która jest z giełdą związana właściwie od początku istnienia, bo jestem jednym z pierwszych maklerów w tym kraju, chciałem przypomnieć, że Orlen jest największą państwową spółką i ona powinna dawać najlepszy przykład, jeśli chodzi o porządek korporacyjny i traktowanie akcjonariuszy, bo miejmy nadzieję, że tamte minione czasy już się skończyły i będziemy je tylko niemile wspominać. Dziękuję uprzejmie. Pogubiłem się, ale jakie jest pytanie? To, które pan przeczytał, tak? Nie słychać pana w ogóle. Panie prezesie, Cezary Warszków, akcjonariusz spółki Energa. Zadam panu bardzo precyzyjne pytanie, ale pozwoli pan, że jednak przeczytam, a w zasadzie zacytuję to, co pan powiedział na walnym zgromadzeniu. Rzeczywiście musimy się zmierzyć z szeregiem działań nieskutecznych, bezprawnych czy niewłaściwych z tytułu działania w przeszłości zarządu i jedną z tych spraw jest Energa. W tej sprawie mogę powiedzieć tyle, że czekamy na wyrok sądu, na pisemne uzasadnienie i to pisemne uzasadnienie będzie podstawą do tego, żebyśmy jako zarząd szybko, najszybciej jak będziemy potrafili, przedstawili działania wiążące się z uregulowaniem sporu z akcjonariuszami mniejszościowymi. To jest WZA Orlenu, czerwiec. O wyrokach nie będę mówić, sentencji uzasadnienia tych wyroków nie będę cytować. Pytanie jest krótkie, panie prezesie. Minęło pół roku, co dalej? Co mają dalej powiedzieć akcjonariusze Energii w świetle tych słów, które pan wypowiedział w czerwcu? Dziękuję. Dziękuję. Minęło 4 miesiące od opublikowania wyroku. Jestem w stałym kontakcie z Towarzystwem Inwestorów Indywidualnych Energii. Miałem z nimi spotkanie nie dalej jak 3 tygodnie temu w Gdańsku i poinformowałem, jeszcze raz powtórzę. Nawet dzisiaj zakończyliśmy przetarg? Przetarg, chyba tak trzeba powiedzieć, tak? Na wybór kancelarii prawnej, która nam w tym pomoże. Wybraliśmy kancelarię prawną. Dokonujemy wyceny wiarygodnej akcji Energii i opracowujemy scenariusz dalszych działań, o których poinformujemy w najbliższym czasie, jak tylko doradcy prawni skończą swoją pracę. Panie prezesie, pan mówi, że wydajecie grube pieniądze pewnie na kancelarię prawną, która dokona wyceny. Ja myślę, że znana jest panu wycena bilansowa tych aktywów. To jest sprawa oczywista. Ktoś dokonał tej wyceny, wpisał taką pozycję do aktywów, więc jakby w tym momencie pan chyba sobie strzela w kolano. Drugie pytanie, korzystając z okazji, mogę króciutko. Czy pożyczka z EBI w kwocie 3,5 miliarda, w jakiej części ona będzie przeznaczona dla spółki Energooperator? Nie strzelam sobie w kolano, tylko podchodzimy z najwyższą starannością do zarządzania aktywami, które także dotyczą energii.
A tylko do tego, co pan powiedział, no muszę to jednak powiedzieć, nie jesteśmy spółką giełdową. Nie jesteśmy spółką państwową, przepraszam. Jesteśmy spółką giełdową, to fakt, ale jesteśmy spółką giełdową, gdzie państwo ma 49%. Nie jesteśmy państwową spółką, to bardzo ważne. Nie słychać. Ale... Przepraszam bardzo. Ja z całym szacunkiem dla tego skomplikowanego zagadnienia, które dotyczy, bo nie chcielibyśmy dominować tym tematem tej konferencji, może okay, ja mam nie umniejszam bynajmniej. Kuba, przepraszam. Ja mam propozycję, zrobimy to tak. Ponieważ to nie jest konferencja poświęcona sprawom energii, ja powiem, podkreślę jeszcze raz. Pracujemy nad rozwiązaniem sprawy z przeszłości dotyczącej energii. Dzisiaj zakończyliśmy postępowanie na wybór doradcy prawnego, przygotowujemy tę kwestię, jesteśmy w stałych relacjach z Towarzystwem Inwestorów Energii i jeśli panowie macie jeszcze pytania, to ja zostanę po konferencji i porozmawiam z panami, ale to nie jest miejsce do tego, żebyśmy przekrzykiwali się. Nie będę odpowiadał na żadne pytanie dotyczące energii od tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kuba, proszę. Jest to w całości kredyt przeznaczony na modernizację sieci dystrybucyjnych. W naszej grupie sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej posiada energooperator. Prosimy o kolejne pytanie. Prosimy o kolejne pytanie. Prosimy o pytania dotyczące wyników finansowych i operacyjnych grupy Orlen. Grupa Orlen. Pan Andrzej Kublik. Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza. Ja bym chciał się przede wszystkim dowiedzieć, jaki był wynik netto za trzeci kwartał sam, bo państwo pokazywali też za trzy kwartały łącznie, prawda? To jest taki drobiażdżek, którego nie było w prezentacji. A druga sprawa, gdyby państwo mogli coś więcej opowiedzieć o problemach na Litwie, tak? Skąd się nagle to zrobiło? Jaka jest sytuacja z tą inwestycją w sensie jej realizacji? Jaki jest planowany teraz termin jej ukończenia, jeżeli jest planowany? I jakie są koszty? Bo była ta informacja, prawda, we wstępnych informacjach, że to wzrośnie. Tam była umowa o ryczałt. No i właściwie jeszcze taki jeden drobiazg na koniec. Jakie są postępy w negocjacjach z partnerem w Orlen Synthos Green Energy? Miało to się zakończyć do września, pan prezes zapowiadał. Nie wiem, czy udało się. To powiesz, Lidia. Wynik netto dla trzech miesięcy 2024 roku to niespełna 200 milionów. I jest to wynik, który jest niższy od poprzedniego roku, w którym osiągnęliśmy wynik 3 miliardy. Natomiast gdyby przejść przez to samo ćwiczenie, które zaproponował Irek, przechodząc przez porównywalność tych wyników, to osiągamy wynik netto na poziomie około 2,5 miliarda, o miliard niższy niż w poprzednim roku. I jest to związane z naszym otoczeniem rynkowym i spadkiem, w szczególności wyników rafinerii. Inwestycja jest opóźniona i będzie opóźniona. Koszty istotnie wzrosły. Jesteśmy w trakcie negocjacji z partnerem, a jednocześnie w trakcie wewnętrznych dyskusji na temat przyszłości tego projektu. A co do Synthosa, ja wyraziłem nadzieję, że do końca września uda nam się podpisać umowę. To był taki challenge założony zarówno na nas, jak i na partnera. Dzisiaj mogę powiedzieć, że parafowaliśmy praktycznie umowę o współpracy i przyglądamy się aspektom finansowym naszej współpracy. Zapraszamy do kolejnych pytań. Rafał.
Rafał Zasuń, portal wysokienapięcie.pl. Dzień dobry. No ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego ostatniego slajdu. Tam jest mowa o zmniejszeniu spreadu pomiędzy gazem kupowanym a gazem sprzedawanym w Polsce. Z czego się bierze to zmniejszenie spreadu? A drugie pytanie dotyczy drugiej fazy na Bałtyku, drugiej fazy budowy offshore'u na Bałtyku. Kiedy i czy w ogóle zamierzacie Państwo rozpocząć poszukiwanie partnerów do tej drugiej fazy? Czy to już się zaczęło? Czy są już jakieś teasery? Dziękuję bardzo. Ja odpowiem na pytanie dotyczące segmentu gazu i jak przebiega kontraktacja gazu. Temu się najpierw należy przyjrzeć. My zazwyczaj kontraktujemy z naszymi klientami wolumeny na rok do przodu bądź nawet na dłuższe okresy. W związku z czym przy warunkach czy przy rynku o dużej zmienności cen gazu w innej sytuacji kontraktujemy niż kupujemy gaz na wypełnienie tych kontraktów. W sytuacji, w której zmienność cen gazu jest mniejsza, nasze spready się wypłaszczają i tak to widzimy teraz w trzecim kwartale i w kolejnym kwartale ten efekt będzie bardzo podobny. A jeśli chodzi o drugą fazę na Bałtyku, to jesteśmy na razie skoncentrowani na pierwszej fazie, ale w planach na przyszły rok uwzględniamy poszukiwanie w oparciu już o dokumenty partnerów do projektu. Jesteśmy w trakcie rozmów z potencjalnymi kandydatami, ale to są bardzo nieformalne rozmowy na razie. Nic nie słyszę. To będzie raczej pierwsze półrocze, czy drugie półrocze? Raczej drugie półrocze, bo w pierwszą chcemy istotnie i z sukcesem zacząć budowę farmy. No nie wierzę, nie ma pytań? Proszę. Dzięki. Agnieszka Stachurska, Petronius. Chciałam zapytać oczywiście o Olefiny 3. Podaliście Państwo ostatnio, że już tylko dwa warianty pozostały do wyboru, więc chciałabym się dowiedzieć, czy wiecie, kiedy ten ostateczny wariant zostanie wybrany? Wiemy, kiedy sobie postawiliśmy cel, że powinien być wybrany. To jest czas przed opublikowaniem strategii. Nasze ambitne założenie, mam nadzieję, że dotrzymamy, są takie, że zaprezentujemy Państwu strategię 10 grudnia, a więc to jest taki na dzisiaj przyjęty ostateczny deadline. Nie ma pytań? Nie są. Proszę o podnoszenie rąk, żebyśmy sprawnie mogli zarządzić. Dobry wieczór, Julia Cydejko z Polityki Insight. Ja chciałam zapytać, jak idą przygotowania do sankcji na rosyjskie LPG. Jak Orlen widzi tę sytuację w przyszłym roku? To trochę zaczęliśmy mówić na samym początku. Bardzo wnikliwie analizujemy sytuację na rynku LPG. Co się stanie, jeśli sankcje zostaną wprowadzone? I jesteśmy w kontakcie zarówno z innymi dostawcami na Polskę, jak i z ministerstwem i według nas ta zmiana nie będzie bardzo istotna na rynku. Prawdopodobnie może nastąpić teoretycznie pewien wzrost cen, ale minimalny, natomiast nasze kontrakty, które mamy zawarte i innych operatorów na rynku wskazują na to, że nie powinno dojść do żadnych kłopotów z dostępnością LPG. Zaznaczam, że jeśli mówimy o jakiejś podwyżce, to według naszych analiz ona jest po prostu minimalna, kosmetyczna wręcz. To może na chwilę oddamy głos internautom. Mamy kilka pytań dotyczących dywidendy i polityki dywidendowej. Ja sparafrazuję kilka w jedno. Czy spółka zamierza podtrzymać politykę dywidendową i czy w związku z taką polityką wydatkowania zaprezentowaną przez panią prezes można liczyć na specjalną dywidendę? Spółka zamierza podtrzymać swoją politykę dywidendową i zaprezentujemy to w strategii, ale no, pacta sunt servanda, jeśli coś obiecało akcjonariuszom, no to należy tego dotrzymać. Być może to ta późna godzina, być może wyczerpująca prezentacja, ale wygląda na to, że zmierzamy do końca.
Na pytanie, na które nie udało nam się odpowiedzieć, a dotyczyły też tych gorących tematów z początku prezentacji, odpowiemy też pisemnie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję.